jestem świnka Peppa. To mój młodszy brat Jacek. To świnka mama, a to świnka tata. Świnka Peppa. Jacek jest przeziębiony. Ale dzisiaj leje. Peppo, Jacku, włóżcie płaszcze od deszczu. Kiedy pada deszcz, Peppa i Jacek muszą włożyć nieprzemakalne ubrania. Nie! Jacek nie lubi kapelusza. Jacusiu, nie możesz chodzić z gołą głową. Dlaczego? Bo zaraz cały będziesz mokry. I co? I wtedy możesz się przeziębić. I co? Jacku, czy chcesz się bawić w ogrodzie? A więc nie zdejmuj kapelusza. Jacku, chodź już. Peppa i Jacek lubią skakać po kałużach. Nie! Jacek nie ma zamiaru nosić kapelusza. Peppa! Jacku! Chodźcie do domu! Za mocno pada, żeby się bawić na dworze. Synku, gdzie twój kapelusz? No tak, katar. O, moje biedne dziecko. Bardzo mi się to nie podoba. Nie martwmy się. Dzwonię po doktora Misia Pigułkę. Doktor Miś Pigułka, słucham. Rozumiem. Połóżcie go do łóżka, a ja zaraz tam będę. Dziękujemy, panie doktorze. Czekamy. Czy pan doktor zabierze Jacka do szpitala i tam dadzą mu zastrzyk? Nie. Wystarczy, że Jacek poleży w łóżku. O, a więc Jacek nie jest tak naprawdę poważnie chory. O, nie kichaj mi prosto w nos! Biedny Jacuś. Chodźmy szybko na górę. Synku, musisz spokojnie leżeć pod kołdrą. Nie. Jacek nie chce leżeć w łóżku. Jacku, musisz leżeć w łóżku, dopóki ci się nie poprawi. Dlaczego? Chodzi o to, żebyś się rozgrzał. Dlaczego? Bo tak powiedział pan doktor Miś Pigułka. Dzień dobry, gdzie jest mój pacjent? Otwórz buzię i powiedz a. Jacek jest trochę wystraszony. Peppo, jesteś duża i dzielna. Pokażesz młodszemu bratu, jak się robi a. Proszę bardzo. Jacek po prostu się przeziębił. Czy teraz dostanie zastrzyk? Nie, ale dobrze by mu zrobiła szklanka ciepłego mleka wypita przed snem. Dziękujemy, panie doktorze. Nie ma za co. Do widzenia. Cały dzień Jacek przeleżał w łóżku. Teraz Peppa szykuje się do spania. Jacku, lepiej ci już? Poprawy raczej nie widać. Posłuchaj, czy możesz kichać trochę ciszej? Chyba nie wytrzymam. Proszę, przyniosłam ciepłe mleko. Pomoże ci usnąć. Jacek wypił i od razu poczuł się bardzo, bardzo śpiący. Dobranoc, kochane prosiaczki. O, nareszcie cisza i spokój. Nadszedł ranek. Jacek obudził się wyspany. Od razu widać, że wróciło mu zdrowie. No, dzieciaki, jest piękna, słoneczna pogoda. Tym razem Jacek włożył kapelusz od deszczu. Boi się, żeby znowu nie złapać kataru. Kochanie, dziś nie potrzebujesz kapelusza od deszczu. Dlaczego? Świeci słońce i jest gorąco. Dlaczego? Jacku, przestań przez cały dzień pytać dlaczego i dlaczego. Dlaczego? Od razu widać, że lepiej się czujesz. Wersja polska, telewizja polska, agencja filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi Dorota Dziadkiewicz. Dźwięk Jakub Milęcki. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Lucyna Malec, Magdalena Wasylik, Robert Tondera, Mateusz Krasowski i inni.